siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry, gramy w Diablo 2 Resurrected, kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy w obozowisku oczywiście i za zadanie mamy znajdź i uratuj Deckarda Cain'a. Takie zadanie mamy w tym momencie, także nie będziemy zwlekać tutaj. Oczywiście tym portalem do Tristram musimy się udać, w którym byliśmy już poprzednim razem. Przez chwilkę, ale pójdziemy tam jeszcze raz oczywiście. Portal otworzył się gdzieś tutaj. Tutaj jeszcze musimy paru mobków zabić, którzy się zrespili w międzyczasie. Także to jest nasze dzisiejsze zadanie. I oczywiście jakiś oszołomków muszę pozabijać, którzy się pojawili. Nasza łuczniczka ogarnia temat. Widać, berdesz niebieski sobie weźmiemy. Spreparowana głowa, miksturki oczywiście, bełtów nie chcę, zwój identyfikacji poproszę. No tego krótkiego miecza nie chcę, dobra. Przechodzimy do Tristram. No, wejdź. Ta kraina jest całkiem wymarła. No właśnie, Tristram jest całkiem wymarły. Co nas tutaj czeka? Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Tam jest rzeka. Zobaczmy, co nas tutaj czeka i gdzie jest Deckard Cain. Oczywiście musimy tutaj zniszczyć wszystkich. Kluczyk wypadł. Kluczyków to już mam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Miksturka oczywiście. Tutaj jest ten nasz ulubiony szaman. Okej, ten mocniejszy zabity. Griswold jeszcze. Griswold. O, Griswold jest twardy. Dobra, najpierw szaman. Skoro Griswold się nie chce dać zabić tak łatwo, najpierw szaman, żeby się pozbyć jego ludzików z otoczenia. No i zginął. Dobra. Zobaczmy, co wypadło. Wypadł klejnot, mniejsza mikstura, długi łuk. Kurde, już mamy pełny plecak. Berdesz wyrzućmy. Weźmy długi łuk. Jest niezidentyfikowany. Chodź. Damy ci ten długi łuk, bo jest całkiem niezły. I tak nie możemy używać. To wyrzucimy. Gitara. Weźmy berdysz. Kolczasta maczuga. Nie. Szczękowy kaptur. Nie. Szarfa. Szarfa. On ma jakąś masywną szarfę, także zostawiamy tak jak jest. To jest niezidentyfikowane i to. Berdysz gotowości. Jeszcze jakiś klejnot. No spoko jest. Tego oczywiście nie mogę używać, ale będzie można sprzedać. Dobra, tu jeszcze jakaś miksturka została. Chciałem sobie ściszyć troszeczkę. Okej, bo jednak troszeczkę za głośną muzykę słyszę. Wybuchała mikstura, jeszcze to zgarniemy. Okej, szukamy dalej Deckarda Cain'a. Nie, najpierw ty, chodź tak. Z tego złota wypadło, nic tu więcej nie ma. Dobra, weźmy jedną miksturkę, wypijmy. Jest czarownik. Tam jest jeszcze jeden, chodź. Chodź, bo nie będziemy ich zabijać, jak ty jesteś tutaj. Dobra, jeszcze ty. Jeszcze dwóch biegnie. Ok. No nie zdążyłem dobiec nawet, żeby go dobić. I paskudo. Tutaj obstawiam, że jest jeszcze jeden szaman. No pewnie, że jest. I ty.
wszyscy pozabijani. Zaraz będziemy musieli się do miasta udać. No, już nie mamy miejsca w plecaku. A, tak może przenieśmy się od razu. Sprzedamy wszystkie te miksturki. I tę broń, którą tam mamy. No to też nam jakoś niepotrzebne. Że tak, sprzedajmy to. 3700, bardzo ładnie. No i wszystkie mikstury, bo nie są nam potrzebne jakoś za mocno. Jedną zużyliśmy, to wskoczyła mała. To sprzedamy. To wymienimy, to sprzedamy. Dobra, to jakoś tak niech zostanie. Ten klejnot sobie schowamy do skrzynki. To jest nam niepotrzebny. A zwoje jeszcze może byśmy kupili. No już tych klejnotów kilka. Może byśmy kupili jeszcze zwoje. Zobaczmy. Mamy raptem ze 4 chyba. Mamy 8, tu mamy 2. 2, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamy 10, mamy 10. Wszystko się zgadza, możemy iść dalej. Możemy iść dalej. Dobra, gdzie to tu, co tu jest? Gdzie to mamy iść? Weźmy mapę oczywiście. Jakaś tarcza wpadła, ale to taka... A ja zresztą ten puklerz też mam chyba jakiś nierewelacyjny. Nie no, przepraszam. Tarczę mam żółtą, także bardzo dobra. Okej, z tych to miksturki wyleciało... Miksturek wyleciało dużo, dużo, w końcu jakieś buty fajne. Mam nadzieję. Niezidentyfikowane, sobie zidentyfikujmy. Mamy obrona 4, 14 do obrony plus 1 do zręczności. 18 do obrony. Tak, no to sobie weźmiemy buty, a nie naprawiliśmy się ogólnie jak tam byliśmy. Ale nie jest tak tragicznie. Buty oczywiście sobie weźmy lepsze. Więcej do obrony, zręczność tam jest do niczego niepotrzebna. Będzie spoko. Zobaczmy co tu się wyprawia. Czy tu w tym domu siedzą? Dobra, obejdźmy ich dookoła. Zabijmy najpierw szamana. Chodź. Jeszcze ty i jeszcze ty. Nie uciekaj! Złapię cię, proszę bardzo. Złapany. Jest jeszcze 9 sztuk złota, też zgarniemy. No dobra, tutaj powolutku obeszliśmy wszystko dookoła. Zwój portalu zgarniemy. Ale tu jest jeszcze jeden. Chodź. Teraz. Coś zostało, lekka miksturka many i kluczyk. Okej, tu jest nasz portal. Czyli co? Musimy wejść chyba tutaj do środka. O, jest Deckard Cain. Ale złota tu jest. Może byśmy się napili czegoś. Pozbierajmy wszystko i złoto na początek. O, żeby zniknęło. Pomocy, gdzie on krzyczał? A on tu siedzi, dobra. Jeszcze tak, to zbierzmy. Tutaj jest jakieś 26 sztuk złota. Dobra, zebrane. Idziemy go uratować. Dzień dobry. Zobacz się z Kainem i Akarą w obozowisku. Musisz stąd uciekać. Aha, no dobra. To idziemy. Skoro on chce, żebyśmy się tam spotkali, no to się spotkajmy, a co? Już tu ma do pogadania z nami, dobra, ale najpierw pójdziemy oczywiście pozbyć się wszystkiego. Zobaczymy, a to jest dla Palladyna. Mam nadzieję, że będzie jakieś wartościowe. Przynajmniej trochę kasy się nam zwróci. Dobrze cię widzieć. Naprawa oczywiście, bo wcześniej zapomniałem. 380, no.
tarcza nie była zła. Tarcza była całkiem przyzwoita. To. 35% zdrowia przywraca. Aha, bo to w procentach. Dobra, nie chcę tego. Wszystko. Naprawiliśmy się. Idziemy teraz pogadać tutaj z kolegą. No, gdzie idziesz? Jest Deckard Cain. Dowód wdzięczności będę dla ciebie za darmo identyfikował przedmioty. Niestety nie mogłem nic zrobić, żeby zapobiec zniszczeniu Tristramu. Wygląda na to, że nasze najgorsze obawy się sprawdziły. Diablo znowu jest na wolności. Jak ci wiadomo, jakiś czas temu Pan Grozy został zabity w kryptach pod Tristram przez wielkiego wojownika. Kiedy nasz bohater wyszedł z tuneli, opromieniony chwałą, przez kilka dni świętowaliśmy jego zwycięstwo. Ale w ciągu następnych tygodni zaczął unikać ludzi i wyglądało na to, że popadł w depresję. Myślałem, że może po prostu nie może się otrząsnąć po tym, co przeszedł. Z każdym dniem nasz wybawiciel popadał w większą udrękę. Pamiętam, jak nieraz budził się w nocy z krzykiem, wspominając coś o krainach wschodu. Pewnego dnia po prostu odszedł. A niedługo potem Tristram zaatakowały legiony demonów. Wielu utraciło wtedy życie, a te diabelskie bestie zostawiły mnie, żebym skonał w tej przeklętej klatce. Pewnie to właśnie pogromca Diablo przechodził tędy, zanim klasztor opanowało zło. Obawiam się nawet czegoś gorszego. Boję się, że Diablo zawładnął ciałem tego, który go zgładził. Jeśli to prawda, to Pan Grozy stanie się potężniejszy niż kiedykolwiek. Musisz go powstrzymać, albo będziemy zgubieni. No, postaramy się powstrzymać. Wódki w poszukiwaniu Keina, zapomniana wieża. Dawno temu mam ciekawego do powiedzenia. Izrael przekazał bractwu Horadrimów kamienie dusz. Dzięki nim udało się uwięzić mroczną trójcę. Teraz już wiem, że nawet te święte artefakty nie potrafiły powstrzymać potęgi Diablo. Mam nadzieję, że jego dwaj bracia są lepiej strzeżeni. Choć obawiam się najgorszego. Widzę, że mam parę rzeczy nam do powiedzenia. Od wdzięczności będę dla ciebie za darmo identyfikował przedmiot. I to jest akurat fajne. Nie będzie trzeba. Niestety. To już słyszeliśmy. Nie będzie trzeba płacić za zwoje. Spróbuj wejść tam jak najszybciej i co prędzej wyjść z powrotem. To jedyna rada, jaką mogę ci służyć. Spoko. Dobra, dzięki. Dzięki, nie mam nic do zidentyfikowania, także już podziękujemy panu. Czy ona ma jeszcze coś do powiedzenia? Tak. Tak mi się wydawało, że jeszcze z nią mieliśmy porozmawiać. Jesteśmy bardzo wdzięczne, że ryzykując własnym życiem udało ci się uratować Keina. Musimy jak najszybciej zasięgnąć jego rady. Nie miała dużo do powiedzenia. A coś ciekawego do sprzedania? Antidotum. Nie, no ona nie ma. Ona nie ma nic do sprzedania. O, dostałem pierścień w ogóle jakiś, halo? Od kogoś dostałem fajny pierścionek. Zaraz go zbadamy. Plus jeden do maksymalnych obrażeń. Plus jeden do siły do maksymalnej wartości wytrzymałości. No, to niestety. Podoba mi się to. No, niestety, nie podoba mi się. Nie jest jakiś super rewelacyjny. Idziemy go sprzedać oczywiście. No i co? I zobaczymy jeszcze tam w księdze, gdzie mamy iść. Kiedy uciekałam z klasztoru, zostawiłam tam Mallu z Horadrimów.
mój zaczarowany młot Kowalski. Jeśli go dla mnie odzyskasz, to dzięki jego magii wzmocnię twoje wyposażenie. Spoko. Damy radę. Nie, takie rzeczy już znajdywaliśmy do tej pory. To sprzedamy. Naprawieni jesteśmy. Dobra, jak tam z zadaniami? To jest zrobione. Zostały dwa. Otwarte i trzecie. Ostatnie. Poszukaj Maleusa Horadrimu w koszarach klasztoru. Uważaj na strzegącego go kowala. I poszukaj wieży na czarnych moczarach za mroczną knieją. Ale gdzie jest klasztor? Klasztor? Nie wiem, gdzie jest jeszcze klasztor. Zewnętrzny monaster. To pewnie gdzieś tam. Czarne moczary. Dobra, mroczna knieja. Przenosimy się do mrocznej kniei. Idziemy szukać teleportu na moczarach w takim wypadku. Idziemy szukać teleportu na moczarach. Padł level, fajnie. Sporo rzeczy. Tam jakaś tarcza mi wpadła, ale pewnie nic specjalnego. Dobra, troszeczkę będzie trzeba ich tutaj oczyścić. Niestety się pojawili z powrotem. Tabliczka odzyskiwania many tak nie bardzo nas interesuje. Ktoś tu jest jeszcze, kto by chciał zebrać na przykład z toporka. Weźmiemy to złoto. Stałem, że musimy iść tam daleko. No to z reguły w tamtą stronę się szło. Dobra, atrybuty, rozdysponujmy atrybuty. Weźmy sobie więcej życia. Okej. Okay. Nowa umiejętność, zniknę się. Mamy dwa punkty jeszcze, czyli ta umiejętność posiadać dzięki przedmiotowi. Aha, zdolności bojowe tutaj do maczugi nam dodało. I tu mamy bazowo 8, a poziom umiejętności 9. Dobra, weźmiemy 10. Aha, mamy jeszcze jeden punkcik. Jeszcze jeden punkt, a to zostawmy sobie go na razie. Dobra, zobaczmy w plecaku. Tarcza jakaś się pojawiła. Ale dobra, nie będziemy tego identyfikować. W sumie to nie musimy. Możemy pójść później do pana Kane'a i on nam to zidentyfikuje za darmo. W sumie nie wydaje mi się, żeby ta tarcza była lepsza niż to, co posiadamy. Więc po co? Po co zamieniać? Myślę, że tych miksturek małych też już nie będę zbierał. Bo... No bo na co? Tak samo miksturek... Many i zdrowia, no ogólnie. Złoto oczywiście będziemy zbierać całe. O kurde, ale ich tu jest. Nie był dobry pomysł ładować się w sam środek. Oczywiście czarodziejów na początek. Znaczy, to są szamani, nie wiem dlaczego na nich mówię czarodzieje. Zrobimy z wami to porządek. Hola, hola, panowie i pani. Proszę mi tutaj zejść z drogi, tu bohater przyszedł, kurde. Bohater przyszedł walczyć, a nie... Ale z jakimiś poważnymi stworami, nie takie... Karakany mnie tu atakują z każdej strony. Poginęli. Dobra, same jakieś śmiecie wyleciały tu. Co, jestem przeciążony, jak nie mam nic praktycznie. Amulet może być ciekawy. To wywalimy. To możemy wypić, na przykład. O! Tak możemy robić. To jeszcze podstawimy sobie, żeby wypić jakoś w najbliższej przyszłości. Idziemy dalej. Widzę, że miksturek leci bardzo dużo. Nie gramy na jakimś tam zabójczym poziomie. Musimy ich też zużywać
nie wiadomo jakich ilości, także nie będę ich zbierał nawet. Odkruszony rubin. No kamyki zawsze się przydadzą, później w zbroję będziemy wkładać, także spoko. Chociaż na czarne moczary. Dobra, i tutaj powinien być gdzieś portal oczywiście do odblokowania. Nie, ja was nie ruszam. Ja tu, o, mam do pogadania z panem. Teraz dopiero mogę z wami gadać. Ważniej. O, chowana zbroja. Dobra, to ty ich tam zabijaj. Kaptur dobrej jakości weźmiemy. Ale to nawet nie dla siebie. Brona 6, no nie dla siebie, tylko dla niej. Bo ona ma ten szyszak, ale też ma obronę 6. A tyle, tylko że tu 12 do obrony do maksymalnego. Dobra, masz. To do wywalenia. Niestety zbroję chciałbym podnieść, bo mnie ciekawi tę zbroję właśnie, ale może być lepsza niż to co ona ma. Obrona 10, ona tu jest obrona 22, 2 do siły. No nie, nie jest lepsza. Dobra, wracamy oddać to. Weźmy tylko jeszcze jedną mniejszą miksturkę. Wrócimy. Dziękuję za identyfikację. Biegniemy dalej. No i to jest spoko. Teraz ta identyfikacja będzie spoko. Czegoż ci trzeba? Co to daje? Karmazynowy amulet ucznia do szybkości rzucania czarów, do odporności na ogień. Do maksymalnych obrażeń. 10 do odporności na ogień. No to zostawmy sobie. Zawsze to trochę więcej odporności właśnie na ogień. Dobra, to możemy sprzedać. Okej, to sprzedamy. Zbroja, no bezwartościowa, to też nie miało większej wartości. Okej, teraz już to możemy zamienić, bo te wszystkie posprzedajemy. Te mikstury wzmocnienia to mnie też tak jakoś. O tyle, że no tu mamy dwie, dobra, to sprzedamy. Sorry, jeszcze chciałbym się naprawić. Dziękuję. Wracamy do skrzyneczki i spadamy z powrotem do Mrocznej Kniei. Tam musimy portal odblokować, przynajmniej w tym odcinku portal trzeba odblokować, no żebyśmy mogli następnym zacząć od tamtego miejsca gdzieś. Także przede wszystkim szukamy portalu. A później będziemy... myśleć co dalej. A że dopiero tu weszliśmy, to nie wiadomo gdzie jest portal. Może gdzieś zaraz, a może nie. Ta wytrzymałość troszeczkę lepsza. Nic nie wypadło niestety. Ciekawego, w ogóle nic nie wypadło. Kolejna skrzynka pusta. Myślałem, że naprawili. Miałem mówić wcześniej, że dociągnął się patch jakiś bardzo, bardzo niewielki przed tym jak odpaliłem grę. Miałem mówić, że mam nadzieję, że naprawili to, że nasza koleżanka gdzieś gubi się. To co mówiłem już ostatnio, że ona się gdzieś gubi po prostu. No i właśnie zgubiła się. I właśnie się zgubiła gdzieś. Niestety nie przybiegła nam pomagać. Ale nic, poradzimy sobie bez niej. Później portalem jak wrócimy do miasta, to ona się pojawi za którymś tam razem. Jak tylko znajdziemy teleporter taki normalny, to się przeniesiemy oczywiście. Parowana głowa. Nie będę zbierać tych wykonów, tam też bezwartościowe są. Tak samo jak takie jakieś szyszaki niskiej jakości. Wystarczy, że będziemy zbierać złoto. To nie sakrit, gdzie mamy bardzo duży plecak i możemy wszystkie rupiecie z sobą nosić. Na dodatek mamy chochlika, który od nas to odkupuje. Albo możemy, znaczy nie tyle odkupuje, co zbiera. A do naszej skrzynki, a poza tym możemy sprzedawać po niższej wartości.
miejscu, jak, w którym jesteśmy. Nie podnosimy tu kolegów swoich, bo oni są nam niepotrzebni. A ty ich zabijam, a ty ich kurde podnosisz. No i ona się gdzieś zgubiła. Tu jest skrzynka. Ona się gdzieś zgubiła, nie ma jej. O kurde, jakaś lepsza istota. Z turki many nie będziemy zbierać. No chodź tutaj, nie uciekaj. Widzę, że jesteś jakiś mocniejszy, to... No kurczę. Dobra, napijmy się. Jeszcze nie wypadł. Go wziąłem. A jeszcze ty, i jeszcze ty. Bardzo ładnie. Trochę złota. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy, dobra. Kapliczka zdrowia, chociaż raz się przyda. Tutaj portala chyba nie będzie. Nie, możemy wracać. Coś tam wypadło, jakiś pierścień wypadł fajny. Ale dobra, to będziemy... To do wywalenia. Będziemy identyfikować, jak już będziemy na miejscu. No właśnie, możemy miksturki życia zbierał. Jest mniejsza czy lekka? Mniej, lekka to jest ta najmniejsza, tak? Dobra, na razie miksturek mamy dużo. Też nie potrzeba nie wiadomo jakiej ilości posiadać sobą. Chodź, chodź, chodź. Najpierw te zwoje możemy brać, bo mamy księgę, także... Także w sumie ten pierścień to możemy zidentyfikować. Będziemy mieć do odporności na ogień. No, zostawimy sobie w razie, gdyby była potrzeba jakieś posiadania dużych odporności na ogień właśnie gdzieś. Przed jakimś bossem, smokiem albo kimś takim, kto by nam zadawał obrażenia od ognia. Do Diablo to jeszcze daleko. Jest tu jeszcze jakiś... No jest, podnosi ich, czyli jest tu czarodziej, proszę bardzo. Szaman, szaman, nie czarodziej, co ja z tym czarodziejem? Tam jest jeszcze jeden. Co ja z tym czarodziejem? Przez to nie czarodziej, tylko szaman. No chodź, chodź. Kurde, się trzeba uganiać za nim. Dziękuję. Jak tam? No, plecak nie jest jakiś bardzo pełny. To do wywalenia. Nawet powiedziałbym, że jest pusty. Niezidentyfikowane to jest. Wziąłem jedną małą miksturkę. No, w sumie to można ją zużyć. Na jedynce ustawimy sobie te mniejsze. Dobra, gdzie my to jesteśmy? Tutaj tego nie obadaliśmy. Tu jest rzeka, tam będzie przejście przez rzekę, ale ja jeszcze tam nie chcę przechodzić. Ja bym chciał portal znaleźć, ale jak widzę, nie ma tu nigdzie. Już wszystkich tutaj wyczyścimy, to będzie spokój, bo będzie można sobie wilcza głowa, weźmiemy, bo niebieska. Będzie można sobie tutaj na spokojnie chodzić. I nikt nam tu nic nie zrobi, bo nikogo już nie będzie. No chodź, no gdzie uciekasz? Dobra. Niskiej jakości sejmitar niech potrzebny nam jest. No patrzcie, normalnie nie ma tutaj nigdzie portalu. Mała... O! Jakaś fajna mała tarcza wypadła. Fajna mała tarcza. Burzowe gardło mamy, ale to też jest jakaś ciekawa. O kurczątko. Dobra, porównajmy ją sobie. Ja się zniknę na chwilę. Obrona 7 to jest obrona 8, szansa na blok 40. Trwałość dużo większa, wymaga na siła 22. Do szybkości odzyskiwania numer uwagi i do obrony, a tutaj do szybkości blokowania, do szansy na blok, plus 4 do many, do odporności na zimno, do odporności na błyskawice. Przywraca 1 punkt trwałości na 33 sekundy. Tu skraca czas działania trucizny, zmniejsza otrzymanie obrażenia od magii, do odporności na trucizny, do odporności na błyskawice. No kurde, jedna i druga fajna. Zamienimy sobie. Jednakowoż weźmy sobie tą.
Dobra, mamy nową tarczę. Fajnie. Jeszcze tutaj sprawdźmy, czy na pewno tu nic nie ma. 99%, że tam nie ma nic. Ale sprawdzę i przejdziemy ten mostek. Zobaczmy, co jest po drugiej stronie mostku oczywiście. Tudzież mostka. No właśnie, bo to jednak się okazuje, że... No nie ma tu nic. O, skrzynka była, która się zapaliła. Nie ma tu nic, nawet potworów żadnych tu nie ma. To nie, to wracamy. Ciekaw jestem, gdzie jest nasza koleżanka, ale nie będziemy wracać na razie do miasta, bo no nie mamy tam za dużo przedmiotów. Jakieś prymitywne buty, nie zbierałem. O, tu jest jeszcze skrzynka, także zobaczymy, może akurat jest coś ciekawego. No jest. Mikstura gazu. Tę miksturę weźmiemy, to tam opuchniemy ją. Na chwilę obecną mamy mało w plecaku, jak nie zbieram tych rupieci, to okazuje się, że plecak jest całkiem spory. Przestałem zbierać wszystko, co wylatuje. Ale to nie ma większego sensu zbierać tego wszystkiego, tak naprawdę chyba. Dobra, przejdźmy mostek, zobaczymy, co jest po drugiej stronie mostku. Gdzież mostka? Broni ktoś mostu, czy nie? Halo? Nie ma nikogo na moście? Są jakieś kobiety. Sejmitar, jeszcze jeden niebieski, weźmy, też jest pewnie niezidentyfikowany. Sprawdźmy, co tu gdzieś jest. Czy tu gdzieś jest? Aha, jest i portal. Dobra, to się przenieśmy w takim wypadku, bo mamy za darmo. I przejdźmy najpierw. Dobra, wyłączę mapę, bo jest niepotrzebna. Przejdźmy do naszego kolegi. Nie, do ciebie. Z tobą nie chcę gadać. Zostawię ten pierścień sobie. Może się przydać kiedyś. Okej. Do ciebie chciałem podejść, bo ty identyfikujesz tam przedmioty. Dziękuję. Trzeba ten młotek znaleźć dla kowala, to będziemy mogli sobie klejnoty wkładać w zbroję. Ile ty za to mi dasz? Za to mi dasz 160, niedużo, ale za to już 1400. No i nasza tarcza, czy ją sprzedać? 14 do obrony, tu szansa na blok 10, tu szansa na blok... Tu nie ma szansy na blok. Do szybkości odzyskiwania równowagi. Ale szansa na blok 25%, tu jest szansa na blok 40% plus 10% do szansy na blok. 4 do many, do odporności na zimno, do odporności na błyskawice, a tu jest do odporności na błyskawice, do odporności na trucizny. Zmniejsza otrzymywanie obrażeń od magii o 1 punkt, skraca czas działania trucizny o 25. No dobra, sprzedamy to. Sanitar też kosztuje troszkę. To. Dobra. 40 dni nazbieraliśmy, bardzo ładnie. Aha, jeszcze oczywiście to co zawsze, czyli poprosimy naprawę, na wszelki wypadek, żebyśmy się nie popsuli za szybko. No i tak patrzę na czas odcinka, jeszcze trochę czasu mamy. O, zgubiłem kamerę gdzieś jakiś czas temu, pewnie dawno, bo jestem z powrotem. Dzień dobry. Tak jak mówiłem, kamerę będę pewnie wyłączał i włączał co jakiś czas i zapominał o tym, czy jest, czy jej nie ma. Ale taki już urok, no. Jest to jest, nie ma to nie ma. Dobra, szukamy. O, tu jest jakaś jaskinia. Wejdziemy do jaskini, obadamy sobie jaskinię. Zobaczymy, co jest w jaskini. Jak coś, to przejdziemy może całą. Później może na tym skończymy odcinek. No zobaczymy. To jest kapliczka zdrowia, nie będę jej ruszał. Tam już jacyś idą za mną. Nie ma nikogo. Obadamy sobie całą jaskinię. To jest diablo, przecież tutaj trzeba po jaskiniach chodzić. No jakby było inaczej. To przeszliśmy dookoła, to już biegną za mną. Czy za mną, do mnie biegną. Wybuchowa mikstura, weźmiemy. Nie rzucamy żadnymi miksturami, ale weźmiemy ją do sprzedania. Uszkodzona tarcza, nie chcę. No to dziwo, ten korytarz jest zamknięty, bardzo ładnie. No i nikogo tu nie ma. Też spoko. Dobra, to idziemy do góry. Tutaj jakieś pierdoły powypadały, także nie chcemy tego.
Chyba za szybko chodzimy i ta koleżanka się gdzieś gubi tam po drodze. Ona... O, idzie. Widzę krzyżyk. Jaką mamy szarfę? Niebieską, dobra. Jedyne co by nas interesowało, to jakby to było... Jakby to było białe. Nie, białe, żółte, przepraszam. To by mogło być spoko. Tylko manę zbierał, nie będę. Zabijani wszyscy, dobra. Bardzo ładnie, kulturalnie zwój. Bierzemy, mamy księgę, w której się mieści dużo zwojów. Także spoko. Okej, co tu jest jeszcze? Tutaj jest coś. O kurczę! No jest was tutaj. Ciężka skórzana zbroja, weźmiemy. Zbroję weźmiemy, nawet jakby była gorsza niż to co mamy. A pewnie tak jest. Weźmiemy sobie... Może ona będzie miała... Nie będzie można wymienić. Tak, zamyśliłem się. Dobra, no zabij go. Jeszcze tu do kogoś strzela. Strasznie rozbudowane są. Dobra, czekamy. Tutaj nie ma nikogo. Skórzana zbroja. Jeden do siły, odporności na zimno. Masz 2 do siły, do promienia światła, 22-31. Dobra, weźmiemy. Dzięki. Niech ma lepszą. To się sprzeda. To się sprzeda. Dobra. Wszystkich rozwaliła. Weźmy sobie... Złoto zbierzmy, ok. Strzał nie potrzebujemy. Mam nadzieję, że ona sobie zbiera strzały, ale widocznie tak, no skoro strzela cały czas, no to chyba sobie sama strzały zbiera. Tu są wielkoludy, ale zabici. Nie ma nic. Nie uciekać. Dostał, zanim podbiegłem. Jeszcze ciąg dalszy tych korytarzyków. Przypominają się korytarze z, i te wszystkie labirynty z Torchlighta jedynki. Tam też tak było, że jak się wchodziło, to się szło. Najgorsze jest to, że idziemy w jedną stronę, a tak naprawdę... O, tu mamy zejście na poziom drugi. Mhm, a my nie zbadaliśmy jeszcze pierwszego do końca. Tu jest wszystko obadane. Okej, ale tutaj tę stronę zostawiliśmy niezbadaną. Także najlepiej było się udać tam i sprawdzić, co tam zostało niezbadane. No już widelec jest coś tam ciekawego. W ogóle dużo miejsc nie zbadaliśmy. Dobra, ale mniej więcej wiemy, gdzie mamy wyjście na drugi poziom, także idziemy obadać pierwszy jeszcze do końca. Jeszcze tutaj coś może być, no, poza dużą ilością stworów. Okej, tu nie ma nic. Ona tu już do kogoś strzela przy okazji. My się dołączymy oczywiście. Sprawdzimy każdą odnogę. Każdą odnogę trzeba sprawdzić. A co? Widelec, jakiś fajny skarb będzie. Nie.
która wytrzymałości weźmiemy. Ale niektóre many już nie potrzebuje za bardzo. Które wzmocnienia też weźmiemy. Dobra, tu nie ma nic. Idziemy dalej. Jest to mocno rozbudowane przed nami. Dobra, tu chyba dotarliśmy do jakiejś takiej większej komnaty, gdzie oni siedzieli. Miejskiego portalu. To sobie weźmiemy oczywiście. Tego już nie chcę. Nawet jakbym mógł, to bym nie chciał wziąć. Tu jest jeszcze skrzynka. Halo. No i naprawdę nie ma nic. Taki kawał przyszedłem, żeby nic nie było. Nieładnie z ich strony. No nie wiem, czy w tym odcinku zbadamy oba poziomy, bo powinniśmy już kończyć powoli. Niestety, jeśli przerwiemy, no to będzie trzeba wrócić. Nie potrzebuję tego. Halo. Kowana zbroja, do wywalenia. Będzie trzeba wrócić tutaj, a to oznacza znowu wybicie ich tu wszystkich, także no bez sensu. Dobra. Nic tu już chyba nie ma. No to biegiem. Najwyżej odcinek będzie trochę dłuższy. Niezamierzone to było, no ale skoro tak jest, jak mówiłem, w tej grze będzie ciężko wymierzyć sobie długość odcinków, bo nie wiadomo, w którym momencie trafimy na taką na przykład jaskinię i zajmie mi to 15-20 minut przejście tego. Pad level, bardzo ładnie, drugi level dzisiaj. Drugi level już dzisiaj. Zbój identyfikacji. Tu jest złoto. Jest jeszcze trochę złota. Najpierw trzeba tego kolegę tutaj. Jeden, drugi. Jeszcze ty. Patrzcie, normalnie nie zdążę dobiec do nich, a oni już giną. Bardzo fajnie. Jest trochę złota, tu jest dwóch identyfikacji, weźmiemy. No i ona pozbierała, ona nic nie zbiera, ale ogólnie to już nie ma nic do zebrania. Dobra, idziemy na drugi poziom jeszcze. Dążymy. Najwyżej nasz level sobie rozdysponujemy już w następnym odcinku. Bo chciałem oba poziomy przejść w tym odcinku, żebyśmy już nie musieli tutaj wracać następnym razem. Nie wiem, co jest na drugim. Może jest króciutki, może nie ma tam jakoś za dalekiej drogi. Nie ogarniemy to w miarę szybko, zaraz się okaże. Ona idzie za nami. No, idzie i się gubi. O, właśnie chyba zniknęła. Ale idzie, znowu się pojawiła i znowu zniknęła. No, zobaczymy. Może jak przejdę. O, to się pojawi od razu, właśnie tak myślałem. Zobaczmy, co tu jest. Za dużą ilością demonów. Spreparowana głowa, ale to nas nie interesuje. W tych jaskiniach może tak być, że nie będzie nic. Znaczy poza oczywiście o jakimiś tam skarbami, no bo to nie tak, że nie ma nic kompletnie. Dużą ilością stworów i skarbami. Można level nabić spokojnie. Ten został tutaj od niej. Patrzcie, nie nadążam dobiegać nawet. Jest jeszcze jeden. Nadążam dobiegać. Fajnie, fajnie. Tu jest jakaś skrzyneczka. Duży talizman. Fajnie. Która? Weźmy skrzynkę. Już do rzucania żółty, bardzo ładnie, tylko nie używam, ale może być drogi. Mieszanik, która... Ja zużyjmy jedno. Dobra, plecak mam chyba pełny. O, drugi poziom jest bardzo malutki, jak widać. Drugi poziom jest tylko taki o
że skarba zebraliśmy i możemy stąd spadać. Dobra, jak tam miejsce w plecaku? Zajęte. To jest ten duży talizman. Bełty, a weźmiemy, bo i tak mamy miejsce, a już spadamy stąd. O, dobra. Otwieramy portal. I przechodzimy do miasta. No jednak odcinek się skończy w miarę przyzwoitym... przyzwoitym czasie. Sorry. Do skuteczności ataku, plus 7. 6 obrażeń od trucizny. Ja, to ja bym chyba wolał jednak to. Ten obrażenia od trucizny... Ja wiem. Tam coś może i zatruwam, ale... Jest plus 7 do skuteczności ataku. No to chyba bym wolał skuteczność ataku. Dobra, to sprzedajmy i tak. Wartość jest dosyć spora, ale sprzedamy. To mi jest niepotrzebne, to mi jest niepotrzebne. Te noże do rzucania mi są niepotrzebne. To było tanie. O, bełty w ogóle niepotrzebnie wziąłem. To zostawi... To weźmiemy, to sobie zostawimy. O. I te dwie rzeczy weźmiemy. Wsadzimy do skrzyneczki. Okej, ten klejnocik sobie schowamy i ten klejnocik sobie schowamy. Teraz tak. Atrybuty sobie... No, atrybuty to mogę rozdysponować, czyli... I tak bym wziął, a te punkty umiejętności sobie rozdamy w następnym odcinku. Ja muszę chyba poczytać, co do czego najlepiej dodać, żeby nasza postać była mocna, bo jak już nie mogę cofnąć, no to władowałem 9 w to na razie. I jeden w to odrzucenie, może to odrzucenie zrobimy potężniejsze na przykład i będę tego częściej używał, ale to zobaczymy w następnym odcinku. Ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!